1 stycznia 2011 roku druga Nastąpi cenzura mediów i inne cenzury Moja umiłowana córko nadszedł czas na kolejny rok w którym moje umiłowane dzieci nauczą się ode mnie więcej jak przystosować swoje życie tak aby kiedy przyjdę jako sędzia ludzkość była gotowa Moje piękne dzieci które wszystkie trzymam blisko mojego najświętszego serca, musicie mnie teraz posłuchać. Nigdy was nie opuszczę, kiedy rozpoznajecie mnie i prawdę o nowym raju, obietnicę, którą dałem wam wszystkim, zanim umarłem na krzyżu za wasze grzechy. Czas się przybliża teraz, moje umiłowane dzieci. Nigdy się nie lękajcie, jeżeli mnie miłujecie i wierzycie we mnie, to czego się lękać? Ponieważ moja miłość nie jest lękliwa. Miłość jest radością, szczęściem, i wy wszyscy, którzy wierzycie w życie wieczne w niebie, nie macie się czego lękać. Miłuję Was wszystkich. Rola Matki Boga w powtórnym przejściu Chrystusa. Moja umiłowana Matka, która była odpowiedzialna za podniesienie kielicha zgody na moje istnienie w momencie poczęcia, by ogłosić nowy początek dla ludzkości. Ogłosi także moje powtórne przyjście. Odkupię tych wszystkich, którzy zwracają się do mnie o miłosierdzie. Moja matka, posłana przez Ojca Przedwiecznego, aby przynieść światu odkupienie i zbawienie, stanie przy mnie ten drugi raz. Moja umiłowana matka, Anioł Światłości, odniesie teraz triumf, by donieść moje miłosierdzie i ogłosić moje powtórne przyjście na Ziemię. Moja oddana matka, niepokalane poczęcie, jako pośredniczka, będzie pomagała przygotowywać świat na moje powtórne przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale teraz, w ciągu ostatnich stu lat, próbuje wzbudzić miłość w waszych sercach, by rozpalić czasem zakrzepłą miłość, którą darzycie mnie i mojego Ojca przedwiecznego. Był czas, kiedy moja matka poprzez niebiańskie przejawy obecności sprowadzała zainteresowanie na ziemię niestety od Fatimy i Garabandal niewielu moich wyświęconych sług bierze na poważnie jej niebiańskie objawienia tak samo nie są brani na poważnie jej widzący tych kilku wybranych w tym czasie gdy zaczyna się rok 2011 wiele wiele zmian ma się teraz dokonać na świecie a to dlatego, moje dzieci, że ten świat, jaki kiedyś znaliście, ma się wkrótce zmienić. Tajemnica fatymska, związek z przyszłością. Tak wielu z was, niewinnym i ufającym duszom, nie udaje się spostrzec tego zła, które właśnie ma nastąpić. Moje dzieci, i włączam w to tych czytających te orędzia po raz pierwszy z ciekawości, którzy mogą odczuwać jakieś braki w swoim stanie ducha, Posłuchajcie teraz. Wy i wasi bracia jesteście prowadzeni do świata, zarządzanego przez grupę, przepowiedzianą w ostatniej tajemnicy fatimskiej, nieznanej wam, w którym wkrótce odnajdziecie to. Pierwsze. Wasze pieniądze będą bezwartościowe, a jedynym sposobem by handlować będzie złoto i srebro. Drugie. Będziecie musieli modlić się w grupach i odszukać wyświęconych sług. Wystarczająco odważnych, aby powstać w obliczu prześladowań. 3. Musicie znaleźć schronienia na modlitwę, bo wasze kościoły będą sprzedawane dla zysku pieniężnego. 4. Przechowujcie pismo. Może nie czytaliście go nigdy w przeszłości, ale bądźcie pewni, że w przyszłości będzie niemożliwe go kupić. 5. Zakładajcie grupy modlitewne by modlić się o zbawienie ludzkości w ciągu trzech lat zrozumiecie dlaczego jest to ważne cenzura mediów medią to mam do powiedzenia wyniosłość którą przejawiacie będąc przekazicielami informacji do świata zmieni się w rozpacz kiedy wasze słowo nie będzie więcej słyszane wkrótce i wy zdacie sobie sprawę ze znaczenia modlitwy kiedy ludzkość odwróci się od prawdy. Wasze słowo dzisiaj wciąż może nieść ważną, niezależną prawdę, ale ten dar zostanie Wam teraz odebrany. Natomiast prawda zostanie obecnie ukryta przed ludzkością poprzez dyktaturę, której niebawem doświadczycie podczas wielkiego ucisku. Nie pozwolą na Wasze słowo, tak jak teraz nie pozwalają na moje słowo. Sekretny kanał komunikacji. Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowo przekazywane ludzkości, które będzie miało jakiekolwiek oddziaływanie, będzie przekazywane światu przez technologię w sekretnym kanale. Znajdziecie się na pustkowiu i na tym się to skończy, że kiedy wasze słowo nie będzie słyszane, będziecie próbować nawiązać kontakt z niewierzącym światem, tak jak w tym momencie ja czynię. Strzeżcie się dyktatorów. Nie lękajcie się i wy, niezależnie od tego, którą drogą podążacie za Bogiem. Po prostu posłuchajcie mnie teraz. Walczcie z tymi, którzy narzucają wam dyktaturę w waszym świecie, bo oni są od szatana. Nigdy nie dajcie się im ogłupić, bez względu na to, ile wam płacą, byście przekazywali kłamstwa. Czeka ich wieczne potępienie, jeśli nie okażą skruchy. Ale czas nie jest ich sprzymierzeńcem. Walczcie o wolność mówienia o niesprawiedliwości, której jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we mnie wierzycie, bo kiedy zobaczycie, jak to proroctwo będzie się realizować, to uświadomicie sobie prawdę mojego nauczania. Księga Apokalipsy. W świecie, który może wydawać się pokiereszowany i rozbity z powodu upadku gospodarki, łatwo jest dzisiaj wierzyć, że wszystko będzie w porządku. Tak, moje dzieci. W przeszłości takie założenie byłoby naturalne, ale teraz już nie. Spiski tworzone przez ogólnoświatową grupę organizacji w każdym państwie na całym świecie, złączone poprzez wspólne szatańskie początki, są teraz gotowe do uruchomienia. Ci spośród Was, którzy nie wierzą we mnie, ostatecznie zrozumieją teraz proroctwa zawarte w księdze mojego ojca i w księdze Apokalipsy. Nie lękajcie się, moje dzieci, zwróćcie się do mnie i mówcie do mnie osobiście swoimi własnymi słowami, a ja dam wam siłę, nadzieję i moc do przedostania się przez to mroczne przejście w historii ludzkości. Wy, którzy czytacie to orędzie, uważnie je przemyślcie. Jeśli wątpicie w jego treść, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie, czy odważycie się wziąć pod uwagę znaki. Czy widzicie, że wolność waszej wolnej woli, danej wam jako dar od mojego Ojca Przedwiecznego, jest teraz naruszana? Ja i mój Ojciec Przedwieczny nigdy nie będziemy ingerować w ten boski dar, tak święty jest ten dar. Ale jeżeli człowiek decyduje się na akceptację szatana i ognia piekielnego, niech tak będzie. Bóg, mój Ojciec Przedwieczny, nie może temu zapobiec. Ale szatan będzie próbował oderwać wam ten dar wolnej woli. Kiedy zauważycie, że wolna wola jest wam zabierana przez potężne siły, nad którymi nie macie kontroli, to będziecie wiedzieć, że stoi za tym zły. Szatan nigdy nie zwycięży. Proszę, proszę, bądźcie czujni, moi najdroższe dzieci, nie poddawajcie się. Jeśli wystarczająco wielu z Was będzie się modlić i powstanie, uratujecie duszę. Szatan i jego armia nigdy nie zwyciężą, nie mogą, jest to niemożliwe. Tylko Bóg ma moc, aby zakończyć ten straszliwy konflikt. Ja, wasz Zbawiciel i wyznaczony sędzia, ponaglam was teraz, abyście powstali, byli odważni i walczyli w swoich sercach o to, co jest słuszne, nawet jeśli doświadczacie lęku. Lęk jest wam podsuwany przez Szatana. Lęk nigdy nie jest wprowadzany w wasze serca przeze mnie lub mojego Ojca Przedwiecznego. Nie brońcie się i otwórzcie swoje serca na miłość, nie na lęk. Miłość pochodzi od Boga. Powiedziałem wam, że miłość nie jest czymś, co możecie odczuć, zanim otworzycie serca. Miłość i Bóg, Ojciec Przedwieczny, Stwórca tej ziemi, idą w parze. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to działa szatan. Idźcie teraz, moje dzieci, i podejmijcie decyzję: czy chcecie, aby ogarnęła Was miłość przez moje najświętsze serce, czy lęk? To jest Wasza decyzja. Wasz boski nauczyciel, Zbawiciel i sprawiedliwy sędzia miłosierdzia. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info 2 stycznia 2011 roku 21:45. W jaki sposób ostrzeżenie jest darem dla ludzkości, dlaczego te orędzia są przerażające? Moja umiłowana córko, gdy ludzie usłyszą te orędzia, będą je badać, kwestionować i potem roztrząsać. Więcej nawet, będą je traktować z pogardą i zadadzą pytanie, dlaczego te orędzia nie mówią więcej o radościu i szczęściu? Dlaczego są przerażające? Chyba to podejście w kontaktowaniu się ze światem nie pochodziłoby od Jezusa Chrystusa. Chyba Jezus Chrystus głosi miłość, nie terror. Moja odpowiedź na te zarzuty jest prosta. To dlatego, że kocham Was wszystkich, poprzez te orędzia pokazuję Wam teraz moje miłosierdzie. Przychodzę najpierw jako Zbawiciel dla wszystkich, aby Was wyzwolić, tak aby każdy mógł czerpać ze zbawienia. Moja śmierć na krzyżu była po to, aby dać wam drugą szansę wejścia do królestwa mojego ojca. Tym razem wracam jako Sędzia Sprawiedliwy. Wszystkim wam, w mojej miłości do was, okazywane jest teraz przeze mnie najpierw miłosierdzie. To miłosierdzie przybierze formę wcześniejszego ostrzeżenia, by pomóc wam doprowadzić wasze życie z powrotem do porządku, zanim powrócę w dniu sądu. Ze współczucia do każdego z Was daję Wam teraz ostatnią szansę na otwarcie serc i przeżywanie życia w taki sposób, w jaki powinniście. Radość na ziemi nie może być porównana do radości w niebie. Odwróćcie się od grzechu, czyńcie pokutę i wprowadzajcie modlitwę z powrotem do Waszego życia. To z miłosierdzia muszę Was ostrzec o prawdzie. W moich orędziach brakuje radości. Tak uważacie, a to wynika z faktu, że ludzkość odwróciła się od prawdziwej radości. Radość odczuwana w niebie nie może być porównana z tak zwaną radością, której doświadczacie na Ziemi. Radość na Ziemi, która pochodzi z prawdziwej miłości, będzie czysta. Radość pochodząca z dóbr tego świata jest bez znaczenia. Moje dzieci, radość, którą powinienem odczuwać, gdy patrzę na Was, jest niestety krótko trwała, z powodu tego, co dzisiaj spostrzegam na Ziemi. Wszystko, co jest dla Was drogie, bierze swój początek ze światowych dóbr lub uznania przez innych, którzy Was wychwalają. Przeznaczacie mało czasu, aby się przygotować do przyszłego życia. Ostrzeżenie jest darem. Moje miłosierdzie jest Wam przynoszone jako dar. Przyjmijcie je, rozkoszujcie się nim. Zwróćcie się do mnie, Wy wszyscy. Jestem Waszą tratwą ratunkową na ognistym morzu, które jest pełne niespodziewanych prądów i wybuchów. Ratujcie się teraz, albo zostaniecie pochwyceni przez nurt o takiej sile, że jeśli w ostatniej minucie zdecydujecie się pochwycić linę na tratwę, nie będziecie mieli siły, by się wciągnąć. Oczyszczenie na świecie dalej trwa. Jestem zmęczony, dzieci. Bez względu na to jak bardzo staram się to przekazywać, wielu z was pozostaje nadal głuchymi. Nawet moi kapłani nie zważają na moje wezwanie, gdy chcę objawić moje miłosierdzie. Podczas gdy oczyszczenie na świecie dalej trwa i nabiera prędkości, teraz jest czas, by wołać do mnie dzieci. Trzęsienia ziemi i inne globalne katastrofy. Nigdy nie obawiajcie się burz, trzęsień ziemi, tsunami, powodzi. Wulkanów i fali upałów, które spadną na świat, aby pomóc zatrzymać antychrysta i jego armię. Moi wyznawcy będą bezpieczni, wiedząc o tym, co czeka ich w nowym raju, który nastanie, gdy niebo i ziemia zespolą się w jedno. Te rzeczy muszą się wydarzyć, nie mogą zostać zatrzymane, ponieważ zostały przepowiedziane. Te wydarzenia, moje dzieci, będą jednak krótkotrwałe. Wy, moi wierzący, będziecie wynagrodzeni za waszą wiarę i wytrwałość w obliczu ogromnej opozycji. Wówczas radość moje dzieci będzie trudna do pojęcia. Ci ze światła będą ogarnięci przez chwałę i miłość, które na was czekają. Ci w ciemności nie będą w stanie znieść tego światła. Moglibyście chcieć to uczynić, ale będzie was to tak bardzo bolało, że będziecie zmuszeni się ukryć ale nie będzie dokąd pójść jak tylko do jaskini ciemności którą rządzi sam król ciemności zły duch czy to jest to, czego chcecie? jak szatan działa poprzez ludzi czy rozumiecie trwogę, która jest ukazywana przez zwodziciela? czy nie zdajecie sobie sprawy że on czai się za każdym pojedynczym aktem egoizmu, chciwości i miłości własnej? choć żyjecie życiem które uważacie za ekscytujące, pełne zabawy i wypełnione, dokonując wydatków, jedząc, próżnie się ubierając i ciągle poszukując następnych rozrywek, jesteście zupełnie nieświadomi tego, co kryje się za waszymi działaniami. Ten tajemniczy głos, którego nie możecie usłyszeć, ale go odczuwacie, kiedy czujecie wezwanie do działania, które przynagla was, byście szukali, Szukali wciąż szukali więcej zabawy, dreszczu emocji i ekscytacji, pochodzi od złego. Bez względu na to, że wasze działania powodują, że się uśmiechacie, śmiejecie i klaszczecie w dłonie z uniesienia? To ma niewielkie znaczenie. Te silne pragnienia są wytworzone, by pomóc wam dążyć do stałego samozadowolenia. Czy jest to dobro? Czy ono sprawia, że czujecie się dobrze, kiedy się to skończy? Oczywiście, że nie sprawia. Kiedy się zatrzymacie i zapytacie się sami siebie, co, jeśli już dłużej nie będę mógł robić tych rzeczy, co wtedy? Czy byłoby to ważne? Na początku tak, prawdopodobnie byłoby to frustrujące, ale to tylko wtedy, gdy zostaniecie z niczym, będziecie musieli skoncentrować się wyłącznie na tym, by przeżyć. Żywność stanie się ważniejsza niż dobra materialne i mnóstwo rozrywek. Gdy zabraknie Wam wtedy żywności i straniecie się głodni, zdacie sobie sprawę, że żadna z tych wcześniejszych skłonności nie ma znaczenia. Jest to oczyszczenie, które teraz wkrótce będzie miało miejsce na świecie. Poprzez to oczyszczenie, mające postać podporządkowania, odzyskacie jedność. Wtedy i tylko wtedy będziecie gotowi przyjąć prawdę. W jaki sposób szatan pozostawia w Was uczucie pustki? Moje dzieci, nie widzicie szatana w działaniu, nie możecie go widzieć, ale on poświęca cały swój czas, próbując wykraść was ode mnie. On powoduje w was straszliwy ból dzieci. Wszystkie pokusy, jakie stawia na waszej drodze, wykorzystują światową atrakcyjność pieniędzy, piękna, dobytku i talentów, które pochłaniacie z powodu chciwości i pożądania. Wierzycie, że gdy zgromadzicie wszystkie te rzeczy, odczujecie spełnienie. Niestety, nie jest to prawda. Jest to kłamstwo, które szatan wykorzystuje, aby was usidlić. Kiedy wy, którzy osiągnęliście tak wielkie wyżyny bogactwa, zorientujecie się, że z jakiegoś powodu wszystko to straciliście, wtedy bądźcie wdzięczni. Bo to tylko wtedy, kiedy przychodzicie ogołoceni ze światowych dóbr, możecie naprawdę dopuścić mnie do waszego serca. Orędzie dla bogatych. Tych z was z bogactwem, ja was nie potępiam. Posiadanie materialnej wygody nie oznacza, że nie podążacie właściwą drogą, ale jest to wasza odpowiedzialność, by dzielić się z tymi, którym się gorzej powodzi niż wam, i opiekować się nimi. To jest wasz obowiązek. To nie bogactwo lub materialna wygoda są złe. To nie radość i śmiech, których doświadczacie. Gdy cieszycie się życiem, są złe. To wtedy, kiedy staje się to obsesją i kiedy Wasze pragnienie życia w luksusie zdobywa pierwszeństwo przed Waszą własną wiarą i dobrem innych, jest to obraza w oczach mojego Ojca. Wasze bogactwo, domy, ubrania i dobytek są jak chmury przepływające na niebie. Są tam przez jedną minutę i płyną dalej. Nie możecie ich zabrać ze sobą do przyszłego życia. To wasza dusza pójdzie z wami. Dbajcie o swoją duszę, okazujcie miłość sobie wzajemnie oraz tym, którzy w tym życiu przysparzają wam undręg. Podążajcie za moim nauczaniem. Proście o moje miłosierdzie. Tylko wtedy dołączycie do mnie w nowej ziemi, to jest w raju. Nie tracicie swojego dziedzictwa i swojego miejsca w królestwie mojego Ojca. Wasz umiłowany Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 11 stycznia 2011 roku 030. 2011 rok oczyszczenia. Moja umiłowana córko, w końcu na nowo się jednoczymy. Minęło już trochę dni, odkąd jesteś w takim usposobieniu. By otrzymywać moje orędzia. Nie lękaj się, bo będziesz potrzebowała teraz czasu, by skoncentrować się na najpilniejszym z moich orędzi, danych dotychczas światu. Rok 2011 jest tym rokiem, czasem, kiedy rozpoczną się zmiany, oczyszczenie i będą one obserwowane przez miliony na całym świecie. Choć modlitwa pomoże oddalić globalne katastrofy. Nie będzie już wystarczająca, by powstrzymać rękę mojego Ojca przedwiecznego, kiedy opadnie wkrótce na ludzkość. Złe zachowanie oraz sprośność w umysłach, ciałach i duszach, która objawia się w obecnej chwili na świecie, są teraz łatwe do spostrzeżenia przez Was wszystkich. Dla tych z Was, tak zajętych i pochłoniętych swoim życiem, teraz jest czas, aby się zatrzymać i zobaczyć, co się wydarza przed waszymi oczami. Zły, który działa poprzez tych w ciemności, wprowadza zamęt, w którym codzienne morderstwa są rutyną, tak że ludzkość stała się niewrażliwa na podłych przestępców, którzy dokonują tych okrucieństw. Miłość własna i chciwość zdominowały wasze społeczeństwo. Wasi przywódcy i politycy są głodni władzy i w wielu przypadkach nie mogliby się mniej troszczyć o wasze dobro. Wzrastająca liczba w samobójstw jest spowodowana przez rozpacz, wytworzoną w waszym społeczeństwie przez zwodziciela złego ducha. On, który nigdy się wam nie ujawnia, kryje się za każdym aktem publicznej demonstracji, w której wychwala się niemoralność seksualną i poważną krzywdę na ciele u innych i u siebie. Ciągła pogoń za luksusowymi dobrami. Które przedkładacie na dobro swoich rodzin, jest nieokiełznana. Moje dzieci, skoro gonicie za tymi bezwartościowymi marzeniami, z czasem spostrzeżecie, że będziecie bez pożywienia. Te puste i bezużyteczne rzeczy nie nakarmią waszych pustych żołądków, ani nie napełnią waszych pustych dusz, które krzyczą o pociechę. Pociechę, której już więcej nie będziecie mieć do dyspozycji. Ta pociecha może zostać osiągnięta tylko przez modlitwę, a w szczególności zorganizowaną modlitwę w grupach. Oczyszczenie poprzedzi moje powtórne przyjście. Trzęsienia ziemi uderzą teraz w ziemię, gdy straszliwy gniew mojego ojca zostanie uwolniony. Wy, moje niewdzięczne dzieci, którzy odwróciliście się od światła prawdy, powinniście się teraz lękać. Właśnie nadchodzi początek wielkiego ucisku, w którym spektakl ekologicznego nieporządku będzie narastał. Człowiek jest bezsilny. Z czasem zda sobie z tego sprawę i zaakceptuje to, że mój ojciec istnieje i że ja, jego syn umiłowany, przygotowuję teraz drogę dla świata, by stał się świadkiem mojego przyjścia z powrotem na Ziemię po raz drugi. Ten czas się teraz przybliża. Jednak świat musi najpierw przejść przez to niezbędne oczyszczenie. Tak jak będzie wzrastać liczba katastrof na świecie, tak będą się mnożyć naśladowcy szatana. W swoim oporze będą nadal wieść swoje nieszczęsne złe życie i powodować ból i trwogę wśród moich wyznawców i tych, którzy wiodą prawe życie. Gdy moi wyznawcy będą przedstawiać prawdę niewierzącemu światu, Więcej ludzi jednak się obudzi i przyjmie, że faktycznie na świecie zachodzą zmiany. Dzięki proroctwom, które dają moim dzieciom, przez moich wybranych posłańców, zrozumieją wkrótce, czego tak naprawdę są świadkami, ponieważ wydarzenia, które nastaną, nie będą mogły być spowodowane przez człowieka. Mogą one nastąpić tylko jeśli i kiedy mój ojciec przedwieczny da swoje przyzwolenie. Nadszedł czas, aby pieczęcie zostały złamane. Nadszedł czas, moje dzieci, na znaki, jak zostało to przepowiedziane, kiedy pieczęcie mają zostać złamane, a trąby mają obwieścić zmiany. Zło nie będzie tolerowane przez Boga, Stwórcę ludzkości, i zostanie usunięte ze świata na rzecz dobra. Żaden zwolennik złego ducha, bez względu na stopień jego oddania się szatanowi i jego pustym obietnicom, nie zostanie oszczędzony, chyba że okaże skruchę. Miłość moje dzieci zostanie okazana wszystkim wyznawcom moim i Ojca przedwiecznego, kiedy otworzycie swoje serca. Szatan jednak posuwa się do takiego stopnia wyniosłości, że jego moc skaziła teraz tak wiele z moich dzieci, tak, że już dłużej nie wierzą w takie cnoty jak uczciwość, dobre uczynki, szacunek dla życia. Czy to wobec siebie nawzajem, czy wobec swoich własnych rodzin. Brat zwraca się przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, bliźni przeciw bliźniemu, kapłan przeciw swoim przełożonym, biskupi przeciw nauczaniu świętej księgi. Dlaczego każecie mnie swoim brakiem miłości? Moje dzieci odwracają się nawet od tej pięknej planety, z taką miłością podarowanej wam przez Boga Ojca, Stworzyciela i Twórcę wszystkich rzeczy. Co uczyniliście? Dlaczego każecie mnie swoim brakiem i miłości do Waszego Zbawiciela? Dlaczego odwracacie się od Waszych własnych potrzeb, pilnej potrzeby karmienia własnych dusz, gaszenia pragnienia wiedzy o Królestwie mojego Ojca, niebie, Waszym obiecanym dziedzictwie? Wy, moje dzieci, odwracacie się od Waszego własnego zbawienia, czy nie zdajecie sobie z tego sprawy? Proszę, uwierzcie, że dopóki nie zbadacie teraz swojego sumienia i nie będziecie się modlić o prowadzenie, to nie możecie być i nie będziecie zbawieni. Księża lekceważą nauczanie. Moi wyświęceni słudzy, ci właśnie pasterze ustanowieni do prowadzenia mojej trzody, nie wyjaśniają, że zły duch istnieje. W pogoni za tym, aby wyglądać na nowoczesnych, mających otwarty umysł i praktycznych nauczycieli, nie zdołali wskazać zagrożeń wynikających z lekceważenia nauczania zawartego w księdze mojego ojca, księdze, która jasno mówi o istnieniu złego i o tym, jak on działa przez każdego z Was, tak, aby mógł Was odciągnąć od Waszego ostatecznego, ale należnego Wam domu nowego raju, który Wam wszystkim obiecałem, kiedy umarłem za Was na krzyżu. Nie umarłem za nieokreśloną grupę ludzi, oddałem swoje życie za każdego z Was, abyście mogli być zbawieni. Pamiętajcie, choć moja miłość do Was ogarnia wszystko, to sprawia mi także wielkie cierpienie. To cierpienie powstaje, ponieważ lekceważycie moje istnienie. Decydujecie się nadal ślepo i naiwnie wierzyć, że Ziemia zapewnia Wam wszystko, czego kiedykolwiek moglibyście zapragnąć. Zapominacie, że życie, życie po tym życiu, będzie trwało bez końca. Proroctwo dane Wam z miłosierdzia. Znaki, orędzia i proroctwa dawane są Wam, dzieci, od lat, jako konsekwencja mojego miłosierdzia. Z wyjątkiem moich wyznawców. Bardzo niewielu z Was słucha, otwiera oczy, lub zastanowi się choćby przez moment, zadając sobie to pytanie: Czy to naprawdę może być boski przekaz? A jeśli tak, to co powinienem uczynić? Odpowiedzią jest słuchać i przyjąć prawdę o Waszym wyborze na przyszłość. Zdecydujcie się, którą drogę chcecie obrać. Módlcie się za Wasze dusze i Waszych najbliższych. Wy, którzy arogancko odwracacie się z pogardą, kiedy wypowiada się moje imię, albo machacie rękami z braku szacunku, kiedy moi naśladowcy głoszą moją prawdę, jesteście dla mnie straceni. Mogę tylko przez swoje miłosierdzie dać temu światu znaki i orędzia, aby pomóc was prowadzić. Z powodu daru wolnej woli, danego ludziom przez Ojca przedwiecznego, Boga. Stworzyciela i Twórcę wszystkich rzeczy, nie mogę Was zmuszać. Tak jak orędzie miłości i współczucia zawsze będzie moim rzeczywistym powodem porozumiewania się z Wami, tak też będzie nim moje poczucie zranienia i rozpaczy. Moje cierpienie, ból i zranienie nasilają się, kiedy moje dzieci rzucają się w otwarte ramiona szatana. Oznacza to, że muszę teraz jasno pokazać Wam wszystkim, Jaki los czeka tych, którzy odrzucają mnie i mojego ojca przedwiecznego? Rzeczywistość piekła. Wybierzcie kłamstwa szerzone przez zwodziciela, to podstawowe, że Bóg, ojciec przedwieczny, nie istnieje, a będziecie zgubieni. Przy przekraczaniu bram piekielnych uświadomicie sobie straszliwy błąd, który popełniliście. Uwierzcie mi, moje dzieci. Gdybyście mogli być choć świadkami szoku i poczucia trwogi tych dusz, kiedy po śmierci zostaje im ukazana ostateczna prawda, nie bylibyście w stanie wytrzymać tej udręki nawet przez jedną chwilę. Gdybyście mogli teraz otrzymać tylko wgląd do tego miejsca, na ludzki sposób, to padlibyście martwi z powodu czystego przerażenia losem, który stanie się udziałem tych, którzy wybierają drogę grzechu. Ta droga, która wygląda pięknie, pociąga, jest atrakcyjna, zaszczytna i pełna cudowności, zmienia się, kiedy dochodzicie do jej połowy. Zmiany, jakie napotykacie w połowie drogi, pokazują wam, że nie jesteście usatysfakcjonowani. To dziwne uczucie pustki i rozczarowania utrzymuje się przez resztę drogi, nie słabnąc. Nie możecie zrozumieć, dlaczego tak się czujecie. Wasze doświadczenia zewnętrzne, przynoszące przyjemność, są pełne nieoczekiwanych, niepokojących, nieprzyjemnych uczuć, pomieszanych z gniewem, frustracją, samotnością i lękiem. Dopiero kiedy na końcu swojej podróży spotkacie swojego Bożka i spojrzycie w jego nikczemne oczy, tańczące w rozbawieniu z poczuciem wyższości, będziecie krzyczeć, aż ochrypniecie. To nie wcześniej. Jak w tamtym ostatecznym momencie będziecie krzyczeć o moją pomoc, ale będzie już za późno. Na tamtym etapie nie będzie już odwrotu. Wybór będziecie musieli podjąć w tym życiu i chociaż będę płakał gorzkimi łzami głębokiego smutku nad każdą moją straconą duszą, to nie będę mógł Was już ratować na tamtym etapie. Wasza wolna wola poprzez którą decydujecie o swoim losie będzie zupełnie poza zasięgiem moich rąk. Przez to orędzie, chociaż jest tak surowe, daję światu ostateczne ostrzeżenie, z czystej miłości do każdego z was. błagam was po raz ostatni, byście usłyszeli teraz mój głos, tak, abyście mogli zbawić swoje dusze. Wasz umiłowany Jezus Chrystus, zbawiciel ludzkości. I sędzia sprawiedliwy. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 12 stycznia 2011 roku, 15. Ostrzeżenie, bliskie powtórne przyjście, szansa by ratować swoje dusze. Moja córko, moje wczorajsze orędzie było surowe. Wielu czyczając je powie, to nie w taki sposób pan przemawia. Ale skąd oni wiedzą? To z powodu cierpień, których moje umiłowane dzieci doświadczają z rąk innych, muszę przemówić. Przemawiam z powodu mojego Bożego miłosierdzia, by pomóc ocalić Was, moje dzieci, tak abyśmy mogli się zjednoczyć w nowym raju, jako jedna święta rodzina. Nie chcę stracić ani jednej duszy na rzecz zwodziciela. Jest ważne, by mój głos był słyszany. Dla niewierzących jest to tak trudne. Rozumiem, że dla wielu moich dzieci, zwłaszcza tych niewierzących, jest to bardzo trudne, by uwierzyć w życie przyszłe. Są tak uwarunkowani przez światowe sprawy, że w swojej walce o przetrwanie do tego stopnia zaniedbali duchowość, że w ogóle nie wierzą, że jest inne życie. Powinni to teraz rozważyć. Wierzą, że wszystko się kończy po śmierci. I że jedyny świat, o który muszą się martwić, jest tym, w którym obecnie żyją. Jak bardzo rozpaczam nad tymi zagubionymi duszami, gdyby mogli doświadczyć choć przebłysku tego, czym jest raj, spędziliby swoje dni na modlitwie i uwielbianiu mnie i mojego ojca przedwiecznego we wychwalaniu i dziękczynieniu. Ten nowy świat, który im obiecałem, jest rzeczywistością. Chwała wierzącym, którzy nigdy nie zapomnieli o tym fakcie i którzy nadal modlą się do mnie każdego dnia. Jak bardzo kocham moich wyznawców, ale też jak bardzo cierpię nad nimi. Ci oddani wyznawcy czynią wszystko, co mogą, aby przekonać innych o moim istnieniu. Są wtedy wyśmiewani i pogardza się nimi ze względu na mnie. Jakże to rozrywa moje serce. Jakże ci, którzy odeszli, tęsknią za tymi wszystkimi bez wiary, których pozostawili. Jakże wasi najbliżsi po drugiej stronie tęsknią za wami wszystkimi, niewierzący, za tymi z was, których najbliżsi są w pokoju w królestwie mojego Ojca. Oni się ciągle modlą i wstawiają się za wami. Czego sobie nie uświadamiacie, to jest to: Jeżeli poświęcicie czas, aby rozmawiać ze mną na osobności, Własnymi słowami i prosić mnie o prowadzenie, nawet jeśli wasza wiara jest letnia, to ja odpowiem. I będziecie wiedzieli, że odpowiedziałem. Zwróćcie się teraz do mnie, dzieci, swoimi własnymi słowami, i proście mnie, bym odnowił waszą wiarę. Rozważajcie moje nauczanie poprzez te orędzia i poprzez Biblię, i przypomnijcie sobie, w jaki sposób musicie przeżywać swoje życie poprzez moje miłosierdzie ukażę wam już wkrótce wasze skargi na moje nauczanie każdy grzech i obrazę którą popełniliście w ciągu całego swojego życia nie dzień sądu ale odczucie tego czym on będzie to jest akt miłosierdzia z mojej strony zobaczycie swoje grzechy i natychmiast zrozumiecie jak one są postrzegane przeze mnie natychmiast jasno zrozumiecie Jakże są one obraźliwe izbe. To jest wasza szansa dzieci, by okazać skruchę. To nie jest dzień sądu, ale odczucie, czym on będzie. Z miłosierdzia otrzymujecie teraz przed dniem sądu największy dar ze wszystkich, szansę na okazanie skruchy i zmianę swojego życia przed dniem ostatecznym, czasem, kiedy przybędę z powrotem na tę ziemię. Przyjdę wtedy, jak wiecie, nie jako Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. Czas jest teraz bliski, moje dzieci. Nie lękajcie się. Miłuję Was wszystkich. Jesteście w moim sercu. Pozwólcie mi teraz wejść do siebie i prowadzić Was do Królestwa mojego Ojca. Nigdy się nie lękajcie śmierci. Śmierć będzie po prostu wejściem do nowego, pięknego życia w błogiej wieczności przepełnionej miłością, pokojem i szczęściem. Życie na Ziemi tylko urywek czasu. Wasze życie na Ziemi jest po prostu urywkiem czasu. Może być pełne miłości, radości, bólu, odrzucenia, lęku, gniewu, rozpaczy, frustracji lub smutku. Ale tylko wtedy, kiedy zwrócicie się do mnie, wasz ból złagodnieje. Błogosławieni są ci, którzy cierpią, Zwłaszcza w moje imię, bo będziecie wsławieni w królestwie mojego Ojca. Błogosławieni są także ci, którzy powracają do mnie, bo będzie wielka radość w niebie. Będziecie przyjęci do mojego nowego raju. Módlcie się teraz za swoje dusze i tych z waszych rodzin. Ostrzeżenie wkrótce nastąpi. Wtedy będziecie znać prawdę, będziecie mieli wtedy szansę odkupienia się w moich oczach. Kocham Was wszystkich. Raduję, się, bo wiem, że o tak wiele więcej moich dzieci powróci teraz do mnie i do mojego Ojca Przedwiecznego, jako że zbliża się teraz koniec czasów. Bądźcie przygotowani wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 14 stycznia 2011 roku 10. Jak wejść do nieba Rola cierpienia. Moja umiłowana córko, sposób w jaki porozumiewam się z tobą zaczyna się zmieniać. W poprzednich orędziach ostrzegłem moje dzieci o pilnej potrzebie okazania skruchy w celu osiągnięcia zbawienia, a to, co będę dalej przekazywał, będzie się koncentrować na pomaganiu duszom, aby dążyły do duchowej doskonałości. Do raju, moja córko, choć jest należnym domem dla każdego z was, nie jest łatwo wejść. Wejście jest małe i tak niewielu może wejść w jednym czasie. Aby wejść, dusze muszą okazać pokorę i oddać się całkowicie w moje ręce. Muszą odstawić na bok pychę, silną wolę, skłonność i przywiązanie, które mają do rzeczy materialnych na Ziemi, jeśli chcą wejść do nieba. Wszystkie moje dzieci, które zaczynają swoją duchową podróż ku mnie, gdy teraz rozumieją prawdę, muszą obecnie ciężko pracować i wiedzieć o niezbędnych przymiotach, aby wejść do królestwa mojego ojca. Znaczenie pokory. Pokora to słowo, które dzięki mojemu nauczaniu rozumie wiele z moich dzieci. Choć wielu moich wyznawców rozumie, dlaczego jest ona ważna, to są niepewni w odniesieniu do tego, z czym się ona wiąże. Pokora oznacza szczerość. Oznacza przyjmowanie z godnością prób, wyzwań i zniewak, z którymi, jak spostrzeżecie, będziecie się zmagać, zwłaszcza kiedy będziecie przychodzić w moje imię. Moją najlepszą radą jest to pomyślcie o sobie, jako o dziecku, prostym, niewinnym dziecku, bez wiedzy o złym społeczeństwie, którego normalnie doświadczylibyście jako dorośli. Mówcie do mnie cały czas w swoich modlitwach. Mając oczy i serce dziecka, zachowajcie prostotę modlitw i słów. Nie oczekuję, abyście odmawiali wszystkie modlitwy przekazane światu z miłości. Spójrzcie w górę i podzielcie się ze mną swoimi problemami, podzielcie się swoimi cierpieniami, oddajcie mi je. Będziecie obficie wynagrodzeni, kiedy przyjmiecie dla mnie w Waszym życiu smutek i cierpienie. Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy. Ale gdy to czynicie, ratujecie wiele dusz i przygotowujecie im drogę do wejścia do nieba. Ten fakt nie będzie Wam ukazany, dopóki także wy nie wejdziecie do nieba, gdzie doświadczycie wspaniałości Waszego hojnego daru dla mnie. Nie tracicie spokoju, kiedy bronicie swojej wiary. Okazywać pokorę znaczy przyjąć to, co się dzieje dookoła nas, choć może to być bolesne. Zachować godność przez cały czas, nawet kiedy moje imię jest znieważane w waszym towarzystwie. Ale oczywiście brońcie, nawet żarliwie, jeśli tego pragniecie, ale nigdy nie lekceważcie znieważających was, publicznie nimi gardząc. Wyjaśniajcie cierpliwie prawdę mojego nauczania. Nie traćcie spokoju, a także nie okazujcie lęku wobec znieważających was. Bądźcie stanowczy, Brońcie się, ale tylko poprzez ciągłe powtarzanie mojego nauczania. Nigdy się nie lękajcie otwarcie mówić prawdę. Nie mylcie pokory z chórzostwem. Niektórzy z moich wyznawców, którzy znają wagę pokory i jej znaczenie w uświęcaniu dusz, błądzą zachowując milczenie, gdy z mojego imienia publicznie się drwi. Tak, nigdy nie powinniście osądzać osoby, która wyśmiewa się ze mnie, z mojego ojca przedwiecznego albo nawet mojej ukochanej matki najświętszej ale powinniście trwać mocno w obronie prawdy smutek dar od boga kiedy mówicie do mnie jak dzieci zrozumcie to jeśli otworzycie swoje serca i położycie we mnie całą swoją ufność pokieruję wami kiedy będziecie cierpieć smutek na tej ziemi nie odwracajcie się ode mnie choć jest to niezmiernie bolesne moje dzieci Postrzegajcie smutek jako dar od Boga, jako błogosławieństwo, ponieważ to przez smutek i cierpienie dokonuje się oczyszczenie. Ofiarujcie mi wasze cierpienia. Czyniąc to, ulżycie udręce, której doświadczam, kiedy wciąż na nowo każdego dnia doznaję bólu mojej męki na krzyżu, gdy widzę potworności w dzisiejszym świecie. Oczyszczenie, które ma miejsce, gdy przyjmujecie smutek lub cierpienie, Nieważne jak ciężkie, kiedy ofiarujecie je z radością za zbawienie ludzkości, nie może zostać przez Was prawdziwie zrozumiane, moje dzieci. Ale kiedy zbliżacie się do mnie, otwierając Wasze serca, oddając mi swoją wolę i całkowicie mi się poddając, zrozumiecie więcej. Widzicie, że tylko poprzez czynienie tego będziecie w jedności ze mną, a kiedy to czynicie, Wasze próby i cierpienie na Ziemi złagodnieją. Z czasem przyjmiecie cierpienie z radością w sercach, szczególnie kiedy ofiarujecie mi je jako dar. Cierpienie jest darem od Boga i jest dopuszczone. Dusze, które pomożecie zbawić, gwarantują wam miejsce w królestwie mojego ojca. To nauczanie nie jest nowe, moje dzieci. Tylko że nie przypominano wam prostej prawdy. Moje orędzia i nauczanie nigdy się nie zmienili. Są proste i są streszczone w Ewangeliach i w dziesięciu przekazaniach. Tylko pamiętajcie, kiedy oddajecie się wszystkim, oddajecie się mnie. Okażcie miłość swojemu bliźniemu, a okażecie miłość mnie. Traktujcie go w taki sposób, w jaki oczekiwalibyście samemu zostać potraktowanym. I nigdy nie zapominajcie, kiedy spostrzegacie, jak stajecie się zagniewani wobec innych i jesteście kuszeni. By zadawać im krzywdę albo ukarać ich w jakikolwiek sposób, że ja jestem w nich obecny, nawet w tych, którzy mnie nienawidzą. Wyrządźcie krzywdę komukolwiek z moich dzieci, a czynicie to samo wobec mnie. Z czasem moje dzieci wszystkie te łaskawe czyny nabiorą sensu. Módlcie się każdego dnia o siłę, aby przeżywać swoje życie w moje imię. Wiedzcie, że za każdym razem... Kiedy przebaczacie drugiemu, choćby mogło się wydawać, że to wróg, rozszerzacie moje serce miłości i miłosierdzia. Otrzymacie za to wieczne szczęście w niebie. Módlcie się o wytrwałość, naśladujcie moje życie. Nie będzie to łatwe, ale wasze uczynki, nieważne jak małe, pomogą duszom. Wasz umiłowany nauczyciel i zbawiciel, Jezus Chrystus, jeden z Bogiem Ojcem przedwiecznym i Duchem świętym. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 16 stycznia 2011 roku 15. Niesienie mojego krzyża. Tak, moja umiłowana córko, to ja. Wiele się ostatnio nauczyłaś i w dalszym ciągu będziesz karmiona wiedzą prawdy poprzez dar Ducha Świętego, który wypełnia twoją duszę. Moja córko, proszę, zapewnij, aby te orędzia które są połączeniem uprzedzających ostrzeżeń, proroctw i streszczenia mojego nauczania, były rozpowszechniane do każdego zakątka świata. Istotne jest, aby moje dzieci zrozumiały sposoby, na jakie muszą przygotować swoje dusze, aby się odkupić w oczach mojego Ojca. Na świecie właśnie teraz ma miejsce wzrost pobożności i czci wobec mnie, mojego Ojca przedwiecznego, Ducha Świętego i mojej umiłowanej Matki Choć nie widać tego jeszcze wyraźnie, ta potężna odnowa duchowa pomoże wszędzie chronić moje dzieci, nawet te, które się ode mnie odwracają. Nastąpi teraz powrót do Ewangelii, gdy ludzie zaczną doświadczać skurczy głodowych za prawdą. Tak jak oczyszczenie stale się nasila i staje się bardziej powszechnie na całym świecie, tak również te dusze pozbawione miłości do mnie, ponownie otworzą swoje serca podczas gdy miłość się rozszerza poprzez światło moich wyznawców wpływ złego ducha oraz zachowanie tych którzy są przez niego opanowani będą słabły zły będzie się mścił dni szatana są policzone ponieważ jego dni na tej ziemi skracają się z godziny na godzinę będzie próbował wyrzędzić tak wiele szkody jak tylko może jego wyznawcy przyspieszą swoje działanie i natychmiast powstaną, aby wszędzie szerzyć niegodziwość. Ich działania, a będą one przerażające dla widzących je, gdy ukażą się przed waszymi zdumionymi oczami, będą krótkotrwałe. Wiara, moje dzieci, wzmocniona poprzez regularną, codzienną modlitwę, unicestwi do okrucieństwa. Wracajcie, moje dzieci, i odkryjcie na nowo moje nauczanie. Wprowadźcie mnie z powrotem do waszego życia. Weźcie mnie do serc raz jeszcze, tak, abym mógł was trzymać w moich ramionach. Pozwólcie mi prowadzić was ku duchowej doskonałości, abyście byli przygotowani do życia wiecznego, gdy ziemia i niebo wyłonią się jako jedno. Naśladujcie mnie, moje dzieci, w swoim codziennym życiu. Podnieście mój krzyż, nawet wtedy, gdy będzie się wam wydawało, że brzemię uczynienia tego to zbyt wiele. Nigdy się nie lekajcie przyjąć mojego krzyża, ponieważ pozwolę wam nieść tylko to, co jesteście w stanie unieść. Znaczenie cierpienia w tym życiu. Kiedy cierpicie w tym życiu, dźwigacie mój krzyż. Macie dwie opcje. Jeśli odrzucacie mój krzyż, jęczycie i jesteście rozgoryczeni z jego powodu, w to wtedy cierpienie wzrasta, nie słabnąc. Z drugiej strony jeśli przyjmujecie ten krzyż i ofiarujecie swoje cierpienie na zbawienie dusz, to jest to wspaniały dar dla mnie. Jeśli przyjmujecie to cierpienie, próby i uciski z radością, to wasz ciężar stanie się lżejszy. Pomogę wam go nieść, ból złagodnieje, a zapanują w was pokój, miłość, radość i czyste szczęście, prowadźcie proste życie. Prowadźcie proste życie dzieci i czyńcie wszystko z umiarkowaniem. Kiedy jecie, pijecie, śpicie, odpoczywacie i się relaksujecie, upewnijcie się, że czynicie to z umiarkowaniem. Ilekroć napotykacie fizyczne potrzeby, nie powinniście wciąż szukać więcej, ponieważ osłabia to waszego ducha. Pokuta, moje dzieci, jest istotna, abyście się do mnie przybliżyli. Rozumiem przez to osobiste wyrzeczenia. Post jest tylko jednym przykładem pokuty. Nauczałem o ważności pokuty podczas mojego życia na ziemi. Tak samo czynił mój najdroższy prorok, święty Jan Chrzciciel. Czyniłem ją, poszcząc czterdzieści dni, by dać wam przykład. To tylko przez post, dzieci, będziecie mogli pomóc wygnać złego. Moje drogi dzieci, macie jeszcze tak wiele przed sobą. Nie rozumiecie jeszcze tego, co w nadchodzących latach będzie od Was wymagane. W międzyczasie jest ważne, abyście przybliżali się do mnie, tak byście byli przygotowani na nadchodzące próby, które czekają chrześcijan na całym świecie. Idźcie w pokoju. Wasz kochający zbawiciel, Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzia.info. 24 stycznia 2011 roku, 22. Jak łatwo jest grzeszyć. Dzisiaj moja umiłowana córko, nareszcie zrozumiałaś zagrożenia, stwarzane przez zwodziciela, kiedy zaniedbujesz czujność. Modlitwa do mojego Ojca Przedwiecznego, poprzez koronkę do Bożego Miłosierdzia, jest ważna w uświęcaniu Twojej duszy. Grzech, moja umiłowana córko, jest trudny do uniknięcia, Trudniej jest zdobyć moje szczególne łaski, niż uniknąć grzechu w jakiejkolwiek postaci. Od kiedy zostałaś powołana do wypełnienia tego świętego dzieła, zawsze będziesz celem złego, który stara się przy każdej okazji wprowadzić w twoje życie to, co negatywne. Posłuży się tymi, którzy są wokół ciebie, tak, że zaatakuje ciebie, to dlatego zawsze musisz mieć się na baczności przed nim. Nigdy nie pozwól mu zwyciężyć, ponieważ kiedy tak się stanie, uda mu się opanować duszę i spowodować okropny ból, udrękę i cierpienie. Powoduje rozpad przyjaźni, zamieszanie, rozpacz i zaszczepia fałszywe myśli w umysłach, które ma za cel. Następnie, gdy moje dzieci czują się winne swojej własnej słabości, gdy ulegli pokusie, doświadczają pewnego rodzaju nędzy która wprowadza w ich życie desperację, niedolę i szaleństwo. Moje dzieci, zawsze będziecie kuszone do grzechu doskonałość duszy jest niezwykle trudna do osiągnięcia i wymaga z waszej strony olbrzymiej dyscypliny i determinacji. Jeśli i kiedy padniecie ofiarą zwodzenia złego ducha i popełnicie grzech, musicie natychmiast modlić się z serca i zabiegać o przebaczenie. Regularna spowiedź jest sakramentem bardzo źle rozumianym. Tylko dzięki cotygodniowemu przystępowaniu do konfesjonału wasza dusza będzie mogła pozostać w stanie łaski. Kiedy wasza dusza jest uświęcana w ten sposób i poprzez codzienną modlitwę, tylko wtedy jesteście w stanie móc trzymać zwodziciela na dystans. Poczucie winy grzechu. Jeżeli odczuwacie poczucie winy na skutek grzesznego działania, Niezależnie od tego jak wielkie jest to przewinienie w oczach mojego ojca nie niepokójcie się zawróćcie otwórzcie swoje serce i proście o przebaczenie poczucie winy to negatywne odczucie chociaż służy ono jako forma prowadzenia waszego sumienia to nie jest zdrowo pozostawać w tym stanie proście o łaski poprzez modlitwę by osiągnąć czystość duszy wymaganą by mi służyć Cierpliwość jest ważna. Nigdy nie pozwólcie, by grzech oddalał was ode mnie. Poczucie winy nigdy nie powinno stać na drodze poszukiwania odkupienia. Pamiętajcie, dzieci, że z powodu grzechu pierworodnego zawsze będziecie padać ofiarą kuszenia złego ducha. To przez modlitwę, post i oddanie się najświętszej Eucharystii staniecie się mi bliżsi. Wymaga to czasu, który musi zostać na to przeznaczony. Idźcie teraz, moje dzieci, i zapamiętajcie jedną rzecz nigdy się nie lękajcie zwrócić do mnie, kiedy zgrzeszyliście. Nigdy nie bądźcie zakłopotani, by prosić o przebaczenie, kiedy jesteście prawdziwie skruszeni. Ale pamiętajcie też, że jeśli tego nie uczynicie, będziecie przyciągać zwodziciela wciąż na nowo i wasza dusza pokrąży się w ciemnościach. Ciemności przyciągają ciemność. Światłość przyciąga światłość. Ja jestem światłością. Zwróćcie się teraz do mnie i pozwólcie mojej miłości promieniować na wasze biedne, zagubione dusze. Kocham was tak bardzo, moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę. Idźcie w pokoju i miłości, wasz boski Zbawiciel. Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info. 28 stycznia 2011 roku 015 Przygotujcie się na ostrzeżenie, oświecenie sumienia. Dziś w nocy moja szczerze umiłowana córko otrzymałaś łaski mające cię umocnić w kontynuowaniu tego świętego dzieła. Dzięki poświęceniu moich umiłowanych i drogich naśladowców którzy bardzo się modlą za ciebie moja córko szybko posuniesz się naprzód by ukończyć księgę prawdy bez względu na to jak bardzo jesteś roztargniona wciąż jest ci trudno odrzucić swój obowiązek wobec mnie jest mi to miłe ale nie mamy wiele czasu świat moja córko otrzymuje teraz ten specjalny dar księgę prawdy aby pokazać moim dzieciom co muszą teraz czynić, aby przygotować się na ostrzeżenie, oświecenie sumienia, które jest dawane ludzkości, aby pomóc jej odpowiednio przygotować się na moje powtórne przyjście. Ci, którzy nie wierzą we mnie, muszą jeszcze otrzymać szansę, aby odczytać prawdę. Kiedy nastąpi to wydarzenie, po tym jak te orędzia zostaną dane światu, ludzie zrozumieją prawdziwość moich słów, danych poprzez Ciebie, moja córko, aby ratować ludzkość. Wszyscy powyżej siódmego roku życia doświadczą mistycznego wydarzenia. Nie czuj się zraniona, że ludzie lekceważą te orędzia, moja córko. Bądź po prostu wdzięczna, że otrzymują ten dar. Zrozumieją prawdę tego proroctwa po tym, jak nastąpi to mistyczne wydarzenie, którego doświadczą wszystkie moje dzieci powyżej siódmego roku życia, wszędzie na całym świecie. Ci, którzy będą żyć po tym wydarzeniu, będą bardziej zważać na treści tej świętej księgi. Będzie ciężko im ją lekceważyć, nawet jeśli ich wiara będzie słaba. Innym, którzy nie będą chcieli znać prawdy, nadal będzie potrzeba przypominać treść tego dzieła. Nigdy się nie poddawaj, moje dziecko, kiedy idzie o zbawienie dusz. Wszystkie moje drogi dzieci zostały zrodzone z miłości mojego ojca przedwiecznego, kiedy zgubiły swoją drogę, nie jest to ważne. Bóg, mój ojciec przedwieczny, wciąż kocha każde swoje dziecko. Wiara moje dziecku może być na nowo rozpalona, poprzez wiarę innych, pobłogosławionych Duchem Świętym. Moje wybrane dzieci, posłane, aby szerzyć teraz moje słowo światu, mają zdolność doprowadzenia do łez radości te biedne dusze, wołające o poprowadzenie ich. W ich pustym, niespokojnym życiu. Na każdego patrzcie moimi oczami. Zawsze patrzcie moimi oczami na swoich przyjaciół, rodzinę, bliźnich i kolegów z pracy. Zawsze patrzcie na dobrą stronę, okazujcie im miłość, a oni odczują moją obecność. Zostaną pociągnięci ku Wam, i nie będą wiedzieli dlaczego. Naśladujcie mnie poprzez mój przykład a pomożecie mi nawrócić moje zagubione dzieci. Mocno się za nich modląc, możecie przyciągnąć ich bliżej mnie. Dzięki poświęceniu się i przyjęciu cierpienia w jedności ze mną możecie ratować dusze, włączając w to te dusze, które jeszcze mają opuścić tę ziemię, jak również tych w czyśćcu oczekujących sądu. Pozwólcie mi wreszcie przypomnieć wam, że macie dwa wyjścia. Wierzcie we mnie otwierając wasze umysły na prawdę zawartą w Ewangelii. Jeśli straciliście wszelką wiarę, przeczytajcie choćby jakiś fragment z mojego nauczania. Proście mnie wtedy, abym ukazał wam prawdę w waszych sercach. Będziecie wówczas wiedzieć, która droga doprowadzi was do mnie w niebie. Możecie też przeciwnie, nadal mieć oczy zamknięte i odrzucić słuchanie mnie. Wtedy tylko modlitwa wierzących będzie mogła wam pomóc. Modlitwa moich wyznawców, połączona z odmawianiem mojej boskiej koronki do daru Bożego miłosierdzia, ofiarowanej siostrze Faustynie w XX wieku, może ocalić wasze dusze w czasie waszej śmierci. Módlcie się moją koronką do Bożego miłosierdzia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz moją koronką do Bożego miłosierdzia za swoje własne dusze i za niewierzących. Grupy modlitewne pomogą szerzyć prawdę, zbudzić wiarę u tych, którzy stracili wszelkie poczucie tego, kim są i skąd przyszli. Przyczyni się to do pobudzenia rozszerzania ewangelicznego oświecenia, które będzie teraz odczuwane we wszystkich częściach świata, ponieważ nadchodzi czas na rozpoczęcie ujawnienia proroctw związanych z moim powtórnym przyjściem na ziemię, kiedy będą przekazywane przez serię globalnych wydarzeń. Bądźcie przygotowani, moje dzieci, w każdym czasie, zachowajcie stan łaski i miejcie serca otwarte na moje nauczanie miłości i pokoju na Ziemi. Jeśli wszystkie moje dzieci poszłyby za moim nauczaniem, to wtedy nie byłoby wojen, chciwości, nienawiści i ubóstwa na świecie. Musicie tylko usiąść w ciszy, każdy z Was, każdego dnia, choćby na pół godziny. Podążajcie poprzez psalmy, przypowieści i zapytajcie siebie: czy ta nauka odnosi się do mojego życia w dzisiejszym świecie? Wiecie, że odpowiedź jest oczywiście że tak. Módlcie się o siłę do zmiany swojej postawy i poglądu na życie po śmierci. Zapamiętajcie tę ważną naukę. Ziemia jest po prostu krótkim odcinkiem w czasie. Jedyne prawdziwe szczęście i życie wieczne jest ze mną w niebie, raju, królestwie mojego Ojca. Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja. .info.